gram na własnym stadionie po dłuższej przerwie, więc dla mnie to też będzie fajna sprawa, bo jeszcze na stadionie w Mielcu nie grałem. Ale tak jak mówię, no, wracam na swój stadion i te trzy punkty, które zdobyliśmy w Częstochowie, myślę, że będą bardzo, ale to bardzo cenne, jeśli dołożymy zwycięstwo u siebie. Gramy co 4 dni mecz, także przygotowania, regeneracja i przygotowanie, rozruch przedmeczowy. Tradycyjnie najważniejszy jest mecz środowy, o następnym dopiero będziemy myśleć po środzie. Zrobiliśmy taką robotę, która była nam potrzebna i która nam da takiego kopa być może w późniejszym terminie. Więc jak dla mnie takie 2 tygodnie były bardzo potrzebne, a jeśli chodzi o to, że teraz będziemy grać co 3-4 dni, myślę, że z tym nie mam problemu, bo to jest początek sezonu, więc nie powinniśmy odczuwać zmęczenia. Generalnie wszyscy dbają o nas tutaj tak bardzo, że jesteśmy przygotowani do każdego meczu i myślę, że te 4 dni, które będą między Puszczą a GKS-ą Katowice, będą optymalnie wykorzystane przez sztab szkoleniowy i przez masażystów i będziemy naprawdę w 100% przygotowani do zawodów. Pokazały tutaj mecz z Pogonią Śledzce, że mimo prowadzenia 2-0 nie udało nam się utrzymać tego korzystnego rezultatu i teraz trzeba wyciągnąć wnioski z tego spotkania i z Puszczą zrobić wszystko, żeby zacząć tak jak z Sielcami, ale skończyć zdecydowanie lepiej i odnieść zwycięstwo. Jestem bardzo mile zaskoczony tym, co tu zostałem. Bywałem w Mielcu, niedaleko w Kolbuszowej. Mam rodzinę, mam również przyjaciela, który tam mieszka, Mateusza Cetnarskiego, więc dosyć często tam bywałem, przejeżdżałem przez Mielec. Teraz jak mam więcej czasu i mogę się rozglądnąć po tym mieście, no to widać, że to wszystko idzie tu do przodu i samo to, co zostałem tutaj w klubie, napawa optymizmem i myślę, że w Mielcu jest wszystko ku temu, aby bić się o najwyższe cele. Nasi kibice to jest nasz 12 zawodnik i zawsze dopingują nas do końca i myślę, że nie trzeba ich zapraszać na tak ważne spotkanie w tygodniu. Myślę, że stawią się znowu bardzo licznie i pomogą nam w odniesieniu zwycięstwa.